Nie ma jeszcze południa, a ona pije gin z tonikiem. Idziemy na śniadanie całą rodziną naszej ulubionej śniadaniowni w Warszawie. No i spotykamy się tam z Kao i z Bolkiem. Czyli to, co właśnie chce się tym właśnie, wiem, że nie chce, wiesz, nie chce po prostu siedzieć i rysować, że to menu ma być tak, a to ma być taki jumbotron, to ma być lista, to się rozwija. Nie jest to, znaczy to jest fajne, to zarobiste, ale... Ale nie dość fajne. Tak, nie wystarczająco fajne dla mnie. Czy ty nagrywasz? No. Nie, pytam, bo chciałam. Tak, nagrywam. Musiałam się pochwalić do telefonu, że dostałam się na łódzką filmówkę. Nie, to chciałam. No. Ale nadal dostała się na łódzką filmówkę. Tak, dostałam. Nie, ja to jestem w zasadzie fuck off, I'm full. Ewentualnie jeszcze pójdę ja po też, to. Ja też, ale każdą złotówkę. Chcę kupić coś. Może jeszcze chociaż listek mięty posmarowany. Takie polskie, już jeszcze mogę zapłacić tą. Jeszcze wezmę z domu. Do nosa napakuję. Dziecko nam wrzucamy. No bo on tak ma, że to jest telefon, więc ostrzy. Ostrzy na Facebooka głównie. Masz zajawkę? Eksploruję swoje artystyczne możliwości. Mówisz? Pyszne jedzonko, ale zrobiło się strasznie gorąco na słońcu, więc poszedłem sobie w cień. Potem pola chcę sobie poskakać, o. W ogóle tutaj jest żulernia na bogato. Tu. Paulaner. Bardzo szczegółowy ten rysunek jest. Ja mam zareklamować podcast. Nie, to ty zareklamuj podcast. No właśnie, jako ładna twarz podcastu. Właśnie. Ty jesteś jedyna tutaj, fotogeniczna. Zareklamuj podcast. Do znalezienia na Facebooku i iTunes. Serdecznie chciałam Państwa zaprosić do słuchania podcastu Ścieżka Dźwiękowa na... Facebooku i iTunes. Do słuchania. Bo to podcast. Na czyli takie radio, ale nie. I iTunes. I na zachętę pokazuję Państwu zdjęcie śpiącego dziecka. Które prowadzi ten podcast. I które właśnie wysłuchało całą audycję. Dziecko wysłuchało całą audycję i dziecko śpi. Wszystkim rodzicom polecam ten podcast. Tam w tym jest taki wypasiony apartament, można go kupić. Co ciekawe, jest licytacja i składać oferty można chyba od 4 milionów wzwyż. I to są dwa poziomy w tym. Tam jest z tyłu jeszcze taras. Wszystkiego jest ze 170 metrów plus tarasu ponad 100. Pista chata. Tu miałem kiedyś knajpę. Opowiem o tym kiedyś. Miał więcej czasu. Tu była moja knajpa, moja i kumpli. Thank you.
spoko tak się wybrać czasami do miasta, do knajpy na jakieś śniadanie, potem kawka. Całkiem przyjemnie, szczególnie jak się mieszka, kurde, na wsi, dziliony kilometrów, to się zapomina, że miasto ma też swoje zalety, właśnie takie możliwość wyjścia gdzieś, spotkania się z ludźmi. Wioła też ma swoje zalety, żeby nie było, ale inne. Jedziemy jeszcze do mojej babci, dać jej ciasto, którego żona upiekła wczoraj, odebrać jakieś tam ubranka dla dziewczynek. Babcia moja ma w ogóle fazę na kupowanie ubranek. W ogóle czemu ktoś BMW 5 obciął do pick-upa? Banko. Znowu. Don Corleone.